Hej moje kochane dzieciaki, opowiem wam pewną legendę. Za górami, za lasami, żył sobie Rzym z kulmami i miał nagrać dla was drugi odcinek z Betty jakieś 2 miesiące temu i robię to dzisiaj. No wiecie jak to wygląda w życiu. Witam was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Szymona, witam was w drugim wyczekiwanym odcinku z DSJ4 Betty 2 na moim kanale z kulm. I powiem wam, że nie umiem w to grać, bo sobie właśnie skoczyłem jakieś 5 skoków i nie umiem dolecieć do 150 metra, więc będzie ciekawie. Nie chcę dzisiaj robić z siebie debila, bo nagrywam to o 10:30, bo mam 2 okienka, w sumie 4, dobra? Zostawcie łapę w górę, suba, możecie wbić na Instagrama, na dół na Discorda, możecie mnie wesprzeć, jeżeli chcecie, a właśnie tych oto wspierających teraz pozdrowię. Ogólnie misiaki, niedużo nam już brakuje do liczby 14 tysięcy subskrypcji i będzie mi bardzo miło, jak uda się to wbić. Naprawdę, to był świetny sezon. Dziękuję, że ze mną jesteście, ale przejdźmy już do wspierania kanału i pozdrawianie wspierających. Z tego miejsca chciałem pozdrowić wszystkich moich 21 wspierających, polećmy dzisiaj od samej góry. MKS Jobal 9, Oliver Posto, Strugiński, Awejesz, Kubik, Swinot 5677, Rotten The Game, Kacper Zieliński, Kabasic, Ape Dobry Człowiek, Luksech, Bombelino, Dawid Chrycaniuk, Kace Kondzio, Franek Władca, Firanek, Tinkis, Masno, DJ Greg, Dominiku i Paweł Turek. Dziękuję, że ze mną jesteście, a tymczasem przejdźmy już do parodiowania gry w BTDSJ. Ostatni raz w tę betę grałem w czerwcu, podczas nagrywania filmu. Więc zapraszam was na kulm. Oczywiście belkę sobie dajmy na 9, albo na 10, bo ja jestem trochę fatalny przez to, że nie grałem w to tak długo. Skoczmy pierwszy skok testowy. Ja mam ogólnie od tamtego czasu już nową myszkę, nową czułość i tu może być trochę problemów. Świetny skok na początek. Zapowiada się fantastyczny odcinek, świetny początek dzisiejszego filmu. Może jeszcze raz, belka 10, kamera trochę oddalona. Trochę ze czułość zmniejszyłem. A żebym miał większą kontrolę nad skoczkiem. Kilka skoków i sobie przypomnę, jak to się gra. Okej, przybliżmy sobie trochę kamerkę. Oje. Ja nie wiem, po co wy mnie oglądacie. To było dobre wybicie z progu. Leci, leci daleko. Gleba. 2,2 metra wiatru na sekundę. Metra na sekundę, nie wiatru na sekundę. Pod narty. Wiatr na sekundę. To jest jakaś nowa jednostka chyba. To będzie daleko. Daleka gleba. Tylko popatrzcie, że to jest podwyższona belka o 7 stopni. I tutaj ulecieć 210 jest czasem ciężko. Teraz na przykład było dobre wybicie. I na normalnym kulm bym poleciał z 225. Tutaj polecę. Dobra, też 222,5. W ogóle ta skocznia teraz wygląda jak dosłowny template z DSJ. To jest kilka światełek, jedna barierka, nie? Patrzcie, jak ta gra ewoluowała od tego 2011 roku. To jest beta 2, nie? Teraz przynajmniej komputer wyciąga 112 FPS-ów w niej, bo normalnie ten normalny dzisiejszy DSJ jest lepiej zoptymalizowany, bo tam mam normalnie 300, tu mam 110. A zobaczmy sobie, czy inne skocznie też tak wyglądają. Weźmy na małego Zakopca. Tak, tu każda skocznia wygląda identycznie. Te same światełka, te same barierki, schodki i mały Zakopiec, który był fajną skocznią i dalej jest fajną skocznią. Ja za to nie umiem na niej skakać. Wróćmy jednak do dzisiejszego głównego tematu odcinka, czyli kulm. Kulm jest to świetna skocznia. Dobra, tu trzeba przeatakować, tak jak na normalnym kulm i złapać noszenie tu pasywnie. Ogarnąłem technikę, ale nie ogarnąłem lądowania jeszcze po tej prawie 9 miesiącach przerwy, bo czerwiec 2020 to nagrywałem na zdalnych. Wy to zobaczyliście pewnie w styczniu, Ten film w ogóle był piękny, nagrywałem go pół roku wcześniej i po prostu... O Jezu, co to był za telemark? Nagrywałem ten film pół roku wcześniej i nie mogłem go wrzucić z powodów tego, że Betę wcześniej nagrał Żych i to był w sumie z tą Betą jego plan. Ja sobie wziąłem pomysł na kulm i nie chciałem wrzucać tego przed nim, dlatego czekałem, aż on to wrzuci przez pół roku. I teraz w sumie owalam się tak samo. Zobaczmy, jak to wygląda, w ogóle jaka pikseloza. Co to był za telemark? Co to było? Dobra, dalej. Kark złamany. No tutaj kark złamany ewidentnie. Rzym łowca flicker. Nie można przesuwać kamery na kontrolu. Nie wyłapie flickerów. Lucy miał 300 IQ robiąc tę grę. To było dobre wybicie.
Gdzie on poleci? Gdzie on wyląduje? No nie! 224 metry! Mogę wam zostawić linka do tej bety pod tym filmem, jeżeli chcecie. Ogólnie feeling skakania i cała fizyka jest kompletnie inna. Ja wam polecam sobie kiedyś odpalić taką betę, poskakać, a potem pójść na normalnego DSJ-ta, tego najnowszego, i zobaczycie różnicę, bo ta fizyka jest tak nierealistyczna. To jest fizyka, wygląda jak z DSJ-ta 3, nie? Jeżeli to nie jest przypadkiem takowa. Ale fizyka lotu i feeling w tym powietrzu jest kompletnie inny niż na normalnych DSJ-tach teraz. W ogóle to miał być telemark, ale no jednak nie. Dobrze! Ustał! 220, dobra, mamy pierwsze ustane 220 metrów. No ale ustał, no tutaj bez żadnych wątpliwości, noty 16,5. Nie znacie się. Jest 220 ustane, jak trzeba będzie, to będę miał już to wrzucić. Odcinek wyjdzie świetny, jak wszystkie moje produkcje przecież. Nie znam swojego złego, każdy mój film jest świetny, ultra potężny. I dobry daleko! Nie! Wybicie już mam ogarnięte, lecę całkiem dobrze, mam dobrą pozycję w locie, wysoko strasznie. Jest ustane! 218,5, Jezu, ja myślałem, że to było dalej. Skok numero, nie wiem, 149 tysięcy już pewnie. I jest to skok zepsuty, przeslajdźmy. A, slajdy nie działają, i tak powinno być w zwykłym DSJ-cie. O Jezu, zepsułem wyjście z progu, ale położę się strasznie agresywnie i zobaczmy, czy zalecę telemark. Z takiego czegoś można ulecieć 216 metrów. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś sposób na życie, żeby ustać takie dalekie odległości tutaj. Może to jest sposób na życie, żeby polecieć strasznie agresywnie, podwyższyć sobie belkę. Ja zrobię eksperyment. Belka jest bardzo wysoka w tym momencie, jest 18 i spróbujemy zrobić swoisty longest standing. Czyli tutaj się wybić, tu zepsuć, tu się wyłożyć, dostać pozycję i jest, na razie to nie było to, co go oczekiwałem, ale jest opcja, że to się uda. I spróbujemy to ustać w taki sposób. Jeszcze trochę za bardzo zepsułem. Ale to jest jakiś plan. Ale nie chcę, takich skoków to nie zaliczę, po prostu robię to for fun eksperymentalnie. Okej. I chyba jednak to jest to samo. Dobra, ostatni skok. Miejmy nadzieję, że nam wyjdzie na tych ustawieniach i zaraz wrócimy na normalne. Longest standing. O Jezu, nie. To już jest... Ustał! 223,5 metra! 223,5 metra! Co? Dobra, wiem, że z 35 belki, jednak zobaczmy moment lądowania. Bo może tu trzeba mieć właśnie taką technikę. Tutaj nie ma sterowania klawiszami, więc ja jestem trochę w dupie, bo zawsze steruję klawiszami na powtórce. Co prawda, no mówię, leciałem tutaj z najwyższej belki, jednak ustałem 223,5 metra. Tu trzeba serio mocno odchylić. A moment lądowania, dupą przeszorował ten zeskok, nie? Ale ustał. O nie, 35 belka, jeszcze jeden skok, zapomniałem zmienić. Nie mogę, dobra, to jeszcze jeden skok na tym. Dobra, zniszczmy sobie fazę lotu. I... dupę. Również jako ciekawostkę sprawdźmy, ile da się zalecieć na tym kulm z najniższej belki dostępnej w tej grze. Czyli pierwszej. Czy da się tu w ogóle polecieć za punkt K? Czy za HS się da może odlecieć? Ej, z pierwszej belki, to jest belka minus 3, poleciałem za HS, jest nice. Kurde, technika lądowania dalekich odległości na tej skoczni, na tej becie jest serio trudna. Jeżeli będziecie sobie skakać w tę betę i uda wam się wylądować jakiś naprawdę daleki skok, licząc, nie wiem, 220 plus, to podsyłajcie mi, możecie nawet powtórki podesłać na Discorda albo na PW, ja sobie z chęcią to obczaję, nie? Jak będziecie chcieli, mówię, ja zostawiam wam linka do bety dwójki tego DSJ-a w opisie. I zapraszam. Zapraszam do zabawy, bo raz na jakiś czas odskocznia od zwykłego DSJ-a i od oryginalnego kul na takim czymś, to jest ciekawe. Ale jeżeli ktoś z was coś fajnego uskoczy w tej becie, to podsyłajcie mi powtórki, a ja pokażę wasze skoki na kolejnym filmie z tej bety. Więc myślę, że deal. Sytuacja win-win, wy będziecie na filmie, ja będę miał dodatkowy content, więc jest spoko.
No i git, no i co? I ten skok był zepsuty. Zobaczmy, co tu można zrobić z bugów. No slajdy tu nie działają, to jest właśnie fajne. I to, że slajdy nie działają na tej becie, to jest świetność, bo tyle co teraz przez te nowe całe skocznie niektóre z slajdów się robi, to jest, o Jezu. Sam się dałem przyłapać chyba na jednym, znaczy raz zrobiłem. Jak daleko to było? 223 metry. Ja raz zrobiłem slajda w online. Cii, nikomu nie mówcie. Na szczęście zbiłem go dwa skoki później, już tego slajda nigdzie nie ma. Więc miałem rekord na slajdzie przez 10 sekund. Po czym sam go zbiłem. To będzie znowu daleko. No nie umiem. Przegrałem w grę, no. DSJ mnie robi jak chce. Dobra, jeszcze kilka skoków. Ostatnie trzy skoki. A to niespodzianka, wow! Kabarecik. Źle. Ale ustał. Wow, mega! 219,5. Ostatni skok. Ostatni skok zawodnika Rzym. Gdzie on wyląduje? Wybiłem się całkiem nieźle. Czy w ostatnim skoku nie będę miał wiatru? I takim oto akcentem kończę ten film, bo nagrywam to już 30 minut.